Witam kolegów hodowców. Pokazywałem na filmiku jakieś 3 tygodnie temu takie małe pisklaki. Na filmiku w tytule Przyszłość rozpłodu. No i moje pisklaki są już takie. To są imbredy brat razy siostra. Przy czym ta samiczka, matka od nich, jest córką najlepszego lotnika rejonu. A sama miała dużo szybkich konkursów. Najlepszy dowód, że 6 razy z lotów 500 km siadała w pierwszej dziesiątce na rejon lotowy, 3 oddziały. W sumie z 6 lotów kategorii C, z 500, jej koeficjent wyniósł 14 z hakiem, więc sumując ten koeficjent, więc super wynik. Do tego jej siostra, na przykład ty roku druga, z 500 na oddział za kolejny tydzień, znowu druga, 2 tygodnie druga z 700 na oddział. Inne siostry także czołowo, pierwsze na 11 tysięcy i tak dalej, więc super rodzina. Więc zostawiłem sobie, sparowała się z bratem, zostawiłem sobie tu takie młodziaki do rozpłodu. I tak się zastanawiam, bo dzisiaj modne są te badania genetyczne, modne, niemodne, no trzeba iść z postępem. I zastanawiam się, czy nie przeprowadzić tym młodym badań genetycznych na tak zwane geny szybkościowe. A skoro je zostawiam do rozpłodu, to chciałbym się przekonać. Tu jest drugi. No i znowu, nie wiem, na filmiku tego teraz może na kamerce nie widać, ale znowu na wolu wyszło mu takie rude pióra tutaj. A jego matka sparowana ze swoim ojcem wydała mi takiego rudego szali młodego i tak się zastanawiałem, czy to jest z nich. A tu teraz patrzę, syn znowu po niej zimbredowany na brata, zimbredowana na brata, też wychodzi z jakimiś takimi szarymi plamami. Także tu są oba te młodziaki, jak widać już są duże, wyrosły, także nie będę ich nawet oblatywał, zdrowe. O, kupeczki sobie, ten starą obrączkę ma, za obrączkowaną. Jakąś tam obrączkę miałem przy sobie na kluczach od gołębnika i zaobrączkowałem, tylko że miał numer. Więc to od razu te młode nie są do lotu, tylko do rozpłodu. Właśnie zastanawiam, czy to samiczki. No to może będzie samiczka, może to samczyk, może dwie samiczki. Nie wiem w sumie, co to będzie. Myślę, że w przyszłym roku już będzie fajnie można z nich chować młode. No i właśnie takie pytanie do kolegów. No mam kilka tych gołąbków szpicowych właśnie z tej rodziny. No i bardzo by mnie ciekawiło właśnie, co by te geny pokazały. Tu tak ważna jest praktyka i jak to na listach wychodzi. No ale tak z czystej ciekawości, i co koledzy sądzą o tym, żeby tym gołąbkom zrobić geny szybkościowe, kilku tym gołąbkom z tej rodziny, tym, które zdobywały czołowe konkursy, może im rodzicom czy dziadkom tych młodych, a matce, bratu i im, czyli to by było 6 sztuk, no i siostrze, która też tam siostrą, które tak każda z nich ma pierwszy konkurs, to i to nie jeden czołowy, czy by im właśnie tutaj tych badań genetycznych nie przeprowadzić. Także tak to tutaj wygląda. Troszkę postawiłem na te gołąbki, bo mam wychowanych w zeszłym roku, tych młodych troszkę wychowałem, przeznaczyłem do rozpłodu. Zarówno wujkowie tych młodych, no z tej pary gołąbki mi się pokazują, więc po prostu jak się coś pokazuje, to trzeba z czego hodować. I tak z drugiej strony było, może by fajnie sprawdzić, jakie te geny są, no ponieważ jest tych gołębi dużo na gołębniku, to też szkoda by było hodować dużo bezwartościowych gołębi, bo na razie jest super. Zobaczymy, jak w tym roku młode z tej rodziny będą się spisywać,
ale najważniejsze są loty gołębi dorosłych, bo nie ukrywajmy, że chociaż nie wiadomo, no dla niektórych młode są ważne, dla niektórych dorosłych, no ale młode to jakiś tam cel do gołębi dorosłych i tutaj zależy mi właśnie na lotach gołębi dorosłych, na tych lotach 300-500 km, 700 tak samo, także maratony. I tutaj bardzo mnie cieszy, że właśnie te gołąbki super siadają z tych maratonów. Najlepszy dowód, że na pierwszym maratonie miałem drugiego gołębia na oddział, a teraz na drugim maratonie mam pierwszego gołębia na oddział. Przy okazji mogę zrobić podsumowanie lotu. Są wyniki, więc lot był bardzo ciężki, wymagający. Na szczęście gołąbki się poschodziły na drugi dzień, podolatywały. Jedna nawet mi przyleciała, przyjechałem z zegaru o 22, po 22 krzątałem się koło gołębi, żeby pozamykać gołębnik i tak dalej. I w zupełnej ciemności koło godziny 23, znaczy nie było zupełnej ciemności, bo noc była jasna i księżycowa, tak, noc była bardzo jasna. Mocno świecił księżyc i o 23 wylądowała moja stara 6-letnia samica, która z poprzedniego maratonu była u mnie druga i bardzo wysoko na oddział, chyba 14, ale nie pamiętam teraz. Miałem drugiego gołębia, a tamta była też bardzo wysoko. I ona wylądowała o 23, niestety teraz nie zrobiła konkursu. Ale bardzo mnie to ucieszyło. Rano już o 5 czekały na mnie dwa gołąbki, to nie wiem, czy też jeszcze w nocy przyleciały, czy już nad ranem. W każdym razie ten 14 gołąbek doleciał wieczorem, no to tak stricte wieczorem o 23, wpuściłem do gołębnika, oświeciłem światło i weszła. Potem rano powpuszczałem, później roczniaki docierały, bo dałem też sporo roczniaków na ten maraton i roczniaki też się dobrze spisały. Tam drugi i trzeci gołąb na gołębniku to w ogóle roczniak, to zaskoczenie. Zrobiły oczywiście konkursy, a kolejne roczniaki podocierały na drugi dzień. I fajnie, że przyleciały, bo to tam szły, żeby przylecieć, pokazać, że potrafią. Dla nich to już koniec sezonu, bo były 12 raz w koszu. 4 razy na 500 km lotach i 2 razy na 700. Także w tych 12 lotach, także 4 takie 6 lotów powyżej 500 km leciały. Więc 12 lotów uważam, że wystarczy im. Teraz dam im czas na spierzenie się. Ale wracając do tematu, właśnie dość się pozlatywały te gołąbki. I jeśli chodzi o wynik, to też chyba tam czwarta seria na oddział, także dosyć przyzwoicie pozwoliło to awansować na no fajne czwarte miejsce, odkuć się po poprzednim nieudanym locie. Także czwarte miejsce, no tam perspektywy, żeby iść do góry, nie ma wielkich, trzeba się bronić przed tymi, co są za mną, więc no czwarte z jednej strony najbardziej pechowe, bo poza podium, jak to się mówi, no ale każde dobre miejsce się trzeba z niego cieszyć. Zostały nam jeszcze 3 loty, lot z 300 km, lot z 500 km i 1000 ponad km, więc no jeszcze ten sezon się nie skończył. O, jakie zdrowiutkie, młode, wszystko super. No i właśnie ten ma tutaj rudę. Bardzo mnie to zastanawia. Właśnie te badania tak mnie kuszą, żeby tym gołąbkom wykonać, żeby sprawdzić z ciekawości te geny, bo ważna jest praktyka. W praktycznych lotach te gołębie wiem, że u mnie siadają czołowo i ciekawi mnie, jakby to wyszło w tych badaniach. Bo niezależnie czy wyjdzie, że te badania, nie wiem, że się nie nadają według genów do lotów, to listy pokazują, no, że jakoś jakimś cudem na tych listach się odnajdują, więc co tam się dzieje?
Jakieś gołębie pozostałe się gonią. Więc tutaj nie, chętnie poznam w komentarzach opinie kolegów. Więc teraz taki podsumowanie lotu i takie zapytanie, co sądzicie o badaniach genetycznych i czy wykonać te badania na tych gołąbkach, czy to nie ma sensu. Nie wiem, jak to tam mają teorie z tym parowaniem, jakie geny do jakich, no w ogóle się tym na razie nie interesowałem. Pewnie to dość duża dziedzina by była. Teraz połączenie teorii z praktyką. Pewnie też nie od razu, ale też czasu by było trzeba, żeby to opanować, wielu testów, badań. Ale tak nawet nie, żeby to w przyszłości ciągnąć, jako taka zaspokojenie ciekawości. No a tutaj te moje młodziaki, o, już tak ładnie obrastają, elegancko. Więc cieszę się, trzeba je tutaj poszczepić fajnie. Mam nadzieję, że sobie w zdrowiu będą rosły. Chyba fajne oczka tu będą. Są takie spokojne, tak chodzą spokojnie. Się zachowują fajnie. No więc wiążę z nimi nadzieję. A nie wiem, tam nie dokończyłem myśli. No, sporo tych gołębi z tej rodziny sobie wychowałem, bo ojciec ich jest późniakiem zeszłorocznym. Mam jeszcze ich ciocię taką późną zeszłoroczną. Później mam młodego z czerwca, który był lotowany, taki półpóźniak lotowany właśnie z takich końcówki czerwca młodych, którymi lotowałem. To zwykle już no, nie zostawia się tych młodych, bo z maja jest ich tyle, że nie ma miejsca po prostu, więc zostawia się z tych rodzynków dwóch, trzech par. No więc akurat z tej pary no oczywiście zostawiłem tego czerwcowego młodego do, oprócz wiosennych. No roczna w tym roku tak samo, mi 14 na oddział siadła. Także super, super czołowo właśnie ta lotowana. No samczyk właśnie ten późny jest. Mam kilka sióstr, które siadają. No, trochę tych gołębi nachowałem sobie. No żeby mieć tą rodzinkę. No i teraz jak trochę tych gołębi jest, to trzeba będzie je testować z różnymi może nabytkami, nowymi gołębiami, ze swoimi gołębiami. Może ja bym coś nabył, to właśnie do nich, żeby dokrzyżować, dopasować. Żeby znaleźć, co z tą rodziną najlepiej będzie pasować. No, żeby mieć nadzieję, że się uchowa takie same fajne gołąbki, jak są. Bo na pewno geny mają fajne, ale no, żadna para nie jest wieczna. I kiedyś się skończy, więc dzieci się skończą i co, i nic nie zostanie, więc trzeba coś dopasować do tych córek i synów, bo synów też mam, coś dopasować, z jaką linią one będą najlepiej sobie pasowały i z jaką linią będą dawać zadowalające, fajne gołąbki. Więc tak to u mnie wygląda. Pozdrawiam, Krzysztof Trzaskalik. Dobry lot.